Cześć, dzisiaj poopowiadam troszkę Wam o siłownikach liniowych z wbudowanymi krańcówkami. Większość z nich działa poprawnie, ale jednak zdarzyły się na rynku takie, które wygenerowały problem i chciałbym, żebyście wiedzieli, jak taki program diagnozować, jak w ogóle ustalać, że potrzebne są krańcówki zewnętrzne w takiej sytuacji. Mamy sobie taki siłownik liniowy, specjalnie go na te potrzeby kupiłem. Oczywiście rozebrałem go, też zabrałem tutaj stąd tutaj tą śrubę trapezową, żeby łatwiej mi było tutaj operować. Zajrzałem do środka, zobaczyłem, co tutaj jest. Fajnie, są sobie tutaj krańcówki. Mamy tutaj tą śrubę, która nam dociska i włącza i wyłącza krańcóweczkę, ale mamy tutaj również diody Zenera, które akurat w tej konfiguracji są źle dobrane, to znaczy one odcinają nam ładnie napięcie, kiedy bym zasilał silnik 36 V, tam gdzieś koło 30 V, ale nie 24 ma i tutaj mamy taki przypadek. Silnik jest wysoko 4 V, te diody Zenera są niewłaściwie dobrane, co powoduje, że w momencie, kiedy ja włączam tą krańcówkę, mimo wszystko ja przez tą diodę puszczam napięcie i ten silnik cały czas jest pod napięciem. Więc jeżeli ja źle skonfiguruję na sterowniku zaostrzenia temperaturowe, źle skonfiguruję czasy, w jakich dojeżdżam do pozycji krańcowych, no to mogę sobie wyobrazić, że będę przez na przykład 500 sekund stał w pozycji teoretycznie wyłączonej krańcówką, ale praktycznie obciążając cały czas silnik. No coś się tutaj musi zepsuć, jeżeli ja dodatkowo jeszcze nie dobiorę bezpiecznika do tego silnika, bo tutaj ten silnik na przykład bierze w pracy tam gdzieś koło 1,5 ampera, więc jeżeli będę miał 15 amperowy bezpiecznik, no to bezpiecznik będzie bezpieczny, ale na pewno nie silnik, na pewno nie sterownik. To zapewne sterownik się spali, bo ten prąd, który będzie wchodził do silnika, nie będzie wystarczająco mocny, żeby ten silnik tam jakoś uszkodzić, aczkolwiek będzie go nieustannie uszkadzał. No ale sterownik na pewno będzie rosła temperatura na mostku, aż w końcu dojdzie do jego uszkodzenia. Zaraz pokażę to na blacie. No dobrze, to więc położyliśmy sobie na stole, na krótko podpinaliśmy wszystkie układy, znaczy sterownik już bez obudowy, tak żebym sobie widział wszystkie elementy. Podłączyłem bezpośrednio przewody, podłączyłem bezpośrednio multimetr. Nawet znalazłem taki zasilacz Pinwheela, który też robi problemy, też jest bardzo upierdliwy, zakłóca bardzo mocno pracę wiatromierza, ale skoncentrujmy się tutaj na tym układzie. Teraz zobaczmy, co się będzie działo w obu kierunkach. W jednym kierunku jestem w spoczynku, teraz sobie tutaj w trybie manualnym będę jechał na południe. Słychać było, jak pyknął mi ten układ, czyli ten cały zestaw zabezpieczeń zafunkcjonował. Teraz będę jechał na północ, czyli dojadę z powrotem. Dojechałem, pyknęło, ale słyszymy. Dalej puszczam napięcie i widzimy, dalej puszczam napięcie. To nie jest właściwe zachowanie krańcówki. Krańcówka ma wyłączyć całkowicie układ. Nie może się dziać taka sytuacja, w której mieliśmy miejsce. Cały czas nam ta dioda Zenera puszcza napięcie na silnik. W takiej sytuacji na pewno dojdzie do uszkodzenia układu.